Hej, witajcie drodzy. Witam was na kolejnym odcinku z mapki Wyspa Mrozu, epizod trzeci. Znajdujemy się aktualnie na lotnisku, a dokładnie to już z niego wychodzimy. Jeśli chcielibyście wiedzieć, co się znajduje na tym lotnisku i ten, to odsyłam was do karty. W karcie macie poprzednie odcinki. A my w tym czasie udajemy się na miejsce katastrofy lotniczej. 493 519 493 490. Czekaj, gdzie to będzie? Tą stronę mi się zwiększają. O, dobra. Jest. Ała. 400 93 500. Ile to było? 19. Awionetka z tą dziwną substancją badawczą, tą, która skrywa wiele tajemnic. Zobaczymy. Najpewniej nikogo żywego na miejscu nie znajdziemy, no. Skoro skończyła im się rezerwa paliwa, to najpewniej, no, nikogo żywego tam nie znajdziemy. Oho. Chyba już to widzę. Coś tu jest. Oho. Rozbili się. Tak samo jak pisali. Stracili awaryjny zapas paliwa. I się rozbili. Awionetka. Tak. A Markowi się za to oberwało. A co to są za? Dzień czwarty, David. Co jest? Ja tu miałem na myśli jakieś znalezienie trupów, ale. Okej, dobra. Dzień czwarty, David. Minął jeden dzień, odkąd wyruszyłem z terenu lotniska. Pomimo intensywnych poszukiwań, nie udało mi się znaleźć niczego przydatnego w bagażu awionetki. Po samych pilotach ślad zaginął. Może im też udało się uchronić przed tym zimnem. Na razie pozostaje to tylko w sferze domysłu. Zbliża się wieczór, kieruję się w stronę lasu. David. Okej. Teraz aktualnie możemy sobie na normal przerzucić, bo i tak nic tutaj. A wy wiecie co? Na easy, bo nie chce mi się naprawdę mieć potem problemów. Dobra, tu mamy kolejną pochodnię. I to jest kolejna. Tam jest jeszcze jedna. I tu kolejna. Tutaj mamy kolejne pochodnie. David, David. Kim ty właściwie jesteś, David? Ne, 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 ne. Nie wiem, czy tam będzie ciemno, czy jak. Wolę mieć na razie pistola, bo nie chcę mieć potem problemów. Dzień piąty, David. Zapadła noc. Jakimś cudem odnalazłem chatę leśnika i czym prędzej się w niej schowałem. Niestety w środku odnalazłem ciało gospodarza. Wygląda na to, że biedak zamarł z zeszłej nocy. To było przykre doświadczenie. Nad ranem zorganizowałem skromny pochówek. Spróbowałem poszukać kilku baryłek węgla, by móc stworzyć trochę pochodni. Szczęście mi dopisało, ponieważ w piecu zostało trochę węgla drzewnego. W południe wyruszam dalej w podróż. W dalszym ciągu będę oznaczał drogę pachołkami z pochodniami na szczycie. David. Okej. Ale tutaj ja jeszcze jakąś notatkę widziałem. Kroniki Alberta. Dzień jak każdy inny. Kto by pomyślał, że wczoraj wybiło mi te 10 lat, odkąd tutaj mieszkam. Wydaje mi się, że minęło to jak jeden dzień. Jak jeden tydzień, a może i krócej. Dzisiejszego poranka temperatura na zewnątrz spadła do minus 12 stopni Celsjusza.
Myślę, że pozostanie w domu i posłuchanie dawnych przebojów z kaset będzie lepszym pomysłem niż rąbanie drewna, które jest twarde jak kamień. Mimo wrzucenia kilku szwelek węgla do pieca w moim domu nie zrobiło się ani trochę cieplej. Oby nie była to wina mojego pieca. Nie chcę znowu go czyścić. Niech go znowu czyścić. Przeleżałem całe popołudnie w łóżku. Jest tak cholernie zimno, że jak nigdy wcześniej. Mam nadzieję, że dożyję kolejnego poranka. Chyba aż tak źle nie będzie. Albert. No i tego kolejnego poranka nie dożył. O, czarkol, 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 czarkol. Właśnie, skoro już jestem w lesie, daj, 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 daj. Drzewo, 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 drzewo. No, trzeba więcej tego pozbierać, bo ja tego na potęgę zużywam. A tu na drabinki, a tu na coś. I potem jest problem, że tego drewna nie mam. Im więcej tego wezmę teraz, tym będzie lepiej dla mnie. Okej, dobra, 35 kłód powinno wystarczyć. Zdecydowanie. Ale chwila, chwila, chwila. On mówił coś o skromnym pochówku. Jest. Albert Rogers, spoczywaj w pokoju. Spoczywaj w pokoju. Nie będę rozkopywać grobu. Wiem, że to jest mapa przygodowa, ale nie będę rozkopywać grobów. Nie będę jak pewna osoba, której nazwy kanału nie wymówię, ale możecie się domyśleć, bo powstała na. Dobra. Nie będę jak Rox. Nie będę jak Rox, który rozkopuje każdy grób, który znajdzie w okolicy. Nie, naprawdę. Czemu? Czemu wy rozkopujecie te groby? Ja rozumiem, że jakiś mniejszy, jakiś większy można rozkopać, no ale nie takie, no. Dobra, właśnie. Easy. I możemy iść tylko z pałą w ręce, bo nie chcę, żeby mnie coś tutaj dopadło. I muszę sobie przerzucić tutaj jednak trochę. Wolałbym jednak sobie z tego zrobić chlebek. Bo jednak chlebek mi się bardziej przyda niż siano. Siano jest mniej przydatne od chleba, który bym sobie chętnie zjadł właśnie teraz. Kolejna. Jeszcze jedna. A to ci dopiero. Naprawdę szybko zasuwa. O. Ohohohoho. No, 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 no. No, ja z tobą nie mam szans, gościu. Chyba, że ja cię wepchnę do wody. I w tym momencie, o, no. Kurde, ale nie aż tak głośno. Jezu, przepraszam was za te dźwięki, ale no, ach. Muszę to przyciszyć, bo jest okropnie głośne. Sugarcane, niech będzie. Nie, 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 nie. Nie. Jezus, ile was tu jest? Jezu, no więcej to już was matka nie miała. Idź. Idźmy stąd. Jezu, jeszcze pająk. Nie. Kurde, jeszcze creeper. Nie. Nie. O, nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Zostaw mnie w spokoju. Zostaw mnie w spokoju. Ile was tu jest? Zostaw mnie w spokoju. Nie. Nie. Zostaw mnie w spokoju. Ja od was nic nie chcę. Nie. Nie, ja tego. Nie, ja tego nie przechodzę. Ja idę na peaceful. Nie ma opcji. Ciul. Chrzanie to. Nie ma opcji. Ja nie mam zamiaru się z tym klepać. Tylko się tej respi na potęgę. Ja się nie mam zamiaru z tym klepać. Opcji nie ma nawet. Idź to ode mnie, chłopie. Zapałki! Jezu, jak mi tego brakowało. Daj!
Daj mnie zapałki, ja chcę więcej torczów. Jezu, jak mało zapałek, serio, tak mało? Dzienniczek Kevina. To jest jakaś baza dziecięca. Tu coś jest. Tu coś jest. Dziś pierwszy dzień ferii, więc razem z kolegami poszliśmy do naszej bazy. Mój tata powiedział mi, że mamy wrócić do domu o 20. Są feria, a mamy wracać tak wcześnie? To niesprawiedliwe. Jutro zostanę dłużej i nic tego nie zmieni. No widać, że to pisze dziecko. Wskazują na to te błędy ortograficzne. Mój. Drugi dzień ferii. Spotkałem Toma i razem poszliśmy do naszej bazy. Po drodze ujrzeliśmy pana Alberta. To przyjaciel mojego taty. Poczęstował nas pysznym ciastem. Postanowiliśmy popływać w jeziorze, mimo że mój tata tego zabronił. Niemili panowie z tego budynku niedaleko naszej bazy zakazali nam wchodzić do wody. Bawiliśmy się w piratów za blisko tej ściany i teraz musimy wymyśleć inną zabawę. Paul chciał zagrać wychowanego, więc tak zrobiliśmy. Potem pobujaliśmy się na huśtawce. Ferie, dzień trzeci, ale jest zimno na polu. Mama kazała mi założyć mi polar i wziąć ze sobą termos z herbatką. W naszej bazie jest tak zimno, że chłopaki rozpalili małe ognisko. Mój tata zabronił mi używać zabawek, ale jeden raz nie zaszkodzi. Zostaliśmy tutaj do wieczora. Jest zimno. Tata zadzwonił do mnie i natychmiast kazał mi wracać do domu. Jutro wrócę tu i napiszę. Reszta książki jest pokryta grubą, jest pokryta warstwą szronu. No, nie wrócił. Jak widać. To jest ta baza jakaś, o. Baz Groły Poł. Razem z tym patrzyliśmy przez teleskop, który kupiła mi moja mama na moje 9. urodziny. Kevin musiał wracać do domu, była chyba 20 godzina. Jakoś chwilę potem dostrzegliśmy dużą gwiazdę świecącą w oddali. To wydawało z siebie głośne dźwięki. Wybuchy, piski, strzały. Może to kometa? Trzeba będzie tam pójść. Może znajdziemy coś tam ciekawego. Poł. No tak. Coś tu jest. Żeby to była elektrownia wodna? Może, może. Zobaczymy. Sorry, wiem, że mapa jest ogólnie przeznaczona dla. No to jest przygodówka, więc ty powinienem być na głodzie, no ale preferuję nie. Wolę nie, bo tych mobów się respektuje za dużo, zdecydowanie. Pożegnanie. Przyjdzie dzień, w którym prawda ukaże wasze oblicze. Tak jak słońce wychodzące zza chmur po burzy, którego blasku już nigdy nie użycie. Spoczywajcie w pokoju, aniołki. David. Nie. Tych trzech, którzy się tutaj bawili. O, jest. To jest zbyt makabryczne, ale. No niestety. Tak to wygląda. W większości wszyscy wiedzą, jak to wyglądało, bo. Snął się przed niczym nie zawaha, nawet przed zamordowaniem kogokolwiek. Bez nawet wyraźnego powodu. Są osoby, które osobiście sam utłukł. Ze szczególnym okrucieństwem, żeby poczuli to, co ich ofiary. Sektor techniczny. No nie mam tu wstępu aktualnie. Ale dobra, idziemy dalej. Dobra, tam coś jest dalej. O, kości, jak miło. Cześć, przyjacielu. Ciekawe, ile one już tutaj leżą, bo są kości, więc one w sumie tu długo mogą leżeć. One tutaj nawet parę lat, paręnaście lat mogą leżeć. Tam mamy jakieś. To jest jezioro, czy co to jest? To jest jakieś wyjście z wyspy? Nie, to jest raczej jezioro. A, bo tam jest drugi brzeg. To jest raczej jezioro. I tu jest
Centrala. To jest kubeł z wodą, z kotolem. Tam mamy dalej pachołki. Tego naszego. Dobra. Delegacja ONB. Kłamstwo. Delegacja ONB. Dziś wieczorem do naszej elektrowni przybyła mała grupka delegacyjna z ośrodka ONB, która przyniosła nam kopertę z listem nadanym przez samego Marcela Evansa. Patrząc w oczy tym agentom, wiedziałem, że ci ludzie nie zapomnieli tego, co zrobiłem im w przeszłości. Nie chciałem poruszyć tematu, bo towarzyszył mi Nopes. Znam go bardzo dobrze i wiem, że źle by na to zareagował. Za błędy się płaci, niekiedy wysoką cenę. Agenci odjechali w kierunku zachodzącego słońca. Dokładnie taki sam widok jak te lata temu. Sam. Kłamstwo. Byłem pewien, że moje kłamstwo ma krótkie nogi. Nopes odczytał moje noty i listy od Evansa. Zarządza wyjaśni, jednak jedyne co otrzymał to stek kłamstw. Kłamstw, które uderzyły we mnie mocniej niż w niego samego. Gdybym powiedział mu prawdę, to czekałoby mnie spotkanie z Evansem oko w oko. To, co stało się później, to już sfera domysłów. Skończyłbym pewnie w piachu zakopany w niewiadomym miejscu. Ta korporacja jest przepełniona potworami w ludzkiej skórze. No, o tym właśnie mówiłem. Nie mają oporu przed niczym, nawet przed torturowaniem bezbronnych ludzi. Byłem świadkiem tego wydarzenia. Każdej nocy widzę te same sceny. Wolę, by Noel wstrzymał się z dala od tej sprawy i z dala od takiego rynsztoku jak ja. Tak będzie lepiej dla nas wszystkich. Sam. Kartę dostępu, wieża kontrolna, to mogę już odstawić. To też mogę już odstawić, bo to mi niestety będzie zajmować miejsce potrzebne na ekwipunku. Okej, dobra. Sektor techniczny, elektrownia, biuro Nopesa. Tutaj mamy pełno notatek. Wypowiedzenie, zapiski, list polecony NB1, stacja ONB1. List polecony stacja ONB, Marcel Evans. Operacja Arka 1 zbliża się ku końcowi. Prosimy o podwyższenie limitu wysyłanej energii do przyszłego piątku W łącznie. Będziemy, no ona bardzo potrzebna podczas końcowych przygotowań do wystrzelenia obiektu High Delta 07. Przewidywana ilość energii, która zostanie wykorzystana, waha się między 900 a 1000 gigawatów? Jezu. Jezu, jaka to jest wielka liczba. Matko. Jeżeli będzie taka potrzeba, to zapewnimy lepsze osprzętowanie na nasz koszt. Mamy środki i nie zawahamy się z nich skorzystać. Tym bardziej, gdy w grę wchodzi jeden z najważniejszych eksperymentów w historii korporacji. Marcel Evans. List polecony stacja ONB2. List polecony stacja ONB. Marcel Evans. Odbiorniki w naszej stacji wykazują, że energia, która miała powędrować do obiektu High Delta 07, rozproszyła się w kilku pomniejszych budkach elektrycznych rozmieszczonych po tej wyspie. Jeżeli sytuacja prędko nie ulegnie zmianie, będziemy zmuszeni odciąć dopływ prądu do północnej i wschodniej części wyspy. Zabieg ten spowoduje, że budynki użytku publicznego zostaną odcięte od prądu na czas nieokreślony. Wysłaliśmy już trzy grupy techników, które zajmą się tą sprawą. Wasza interwencja nie będzie już potrzebna, Marcel Evans. Zapiski Nopesa. To brzmi jak jakiś podstęp sam. Czy widziałeś kiedykolwiek firmę, która sama od siebie proponuje działanie na własny koszt? I jeszcze to nachalne wyręczanie na sprawach, w których teoretycznie ci ludzie nie mają żadnego doświadczenia i praktyki. Myślę, że powinniśmy to zgłosić do odpowiednich służb i zablokować wszelkie infolinie z tymi ludźmi. Widać, że mają w tym jakiś cel. Nie ufam im. Nopes. Wypowiedzenie Nopesa. Myślałem, że przemyślałeś tę sprawę i wyciągniesz jakieś wnioski. Myliłem się. Przepraszam, ale nie będę dalej uczestniczył w tym biznesie. Ci ludzie nie doprowadzą nas do niczego dobrego. Na pewno dobrze o tym wiesz. Widziałem ich teczki i schematy. To, co niedługo się wydarzy, zmieni wszystko, co poznaliśmy. Wygląda na to, że tylko ja jedyny znam prawdę i chcę działać w jej imieniu. Po dzisiejszej rozmowie widać, że ty jednak wolisz pieniądze i układy.
Potraktuj tę wiadomość jako wypowiedzenie. Prowadź sam sobie to elektrownię. Nie będę się pakował w to błoto. Podpisał Nobs Wellington. 1 lutego 2007. Czyli Nobs nie prowadził już tej elektrowni. Nobs złożył wypowiedzenie. No ja na jego miejscu też bym to zrobił, bo trzymanie się z tymi ludźmi to naprawdę zrobiłaby już osoba tylko dla pieniędzy. To są osoby, na którym nie zależy w ogóle na ludzkim życiu. Ich tylko obchodzi, żeby dojść do celu. Po trupach do celu. Nie wiadomo. Dla nich nie jest ważne, ile osób będą musieli zabić. I to zrobił bez żadnego wahania. I to są ludzie, którzy no. Po prostu nie idzie tego inaczej nazwać. Sektor techniczny. Okej. Tutaj jest jakieś coś. Dość spora wyrwa. Baterie. Śluza partia pierwsza. Error, otwarcie śluzy niedostępne. Powód zablokowane zadanie. Śluzy partia druga. Otwarcie śluzy niedostępne. Powód zablokowane zadanie. Wejście do elektrowni. O, czekaj, bo ty bym coś pominął. Nie. Dobra. Nie ma tutaj nic? Na pewno nic. O, kolejne kości. Zapiski Harego. Dostaliśmy od jakiegoś ONB nakaz, by uruchomić turbinę do produkcji prądu. Podczas gdy machiny się rozgrzewały, zauważyliśmy w oddali bawiących się w wodzie smarkaczy. Gdybyśmy zareagowali trochę później, doszłoby zapewne do tragedii. Natychmiast wysłaliśmy tam jednego z nas, by przemówił tym bachorom do rozsądku. To świeże pokolenie, mają tylko głupie pomysły w głowach. Harry. Grant Quill. To wygląda jak spisek kary. Wczoraj niespodziewanie z roboty odszedł Nobs, a dziś do naszej placówki przybyli agenci z tego ONB. Mam wrażenie, że właśnie wpadliśmy w pułapkę, z której nie ma wyjścia. Potwierdzają to braki w dostawie prądu, który rozchodzi się po wyspie nierównomiernie. Wiedziałem, że wierzenie tej roboty komuś obcemu skończy się źle. Tracimy na tym my, również i wyspa. Co mamy zrobić? Czy ktokolwiek obchodzi się tym, co tu się właśnie wyprawia? No nie. Wszyscy to mają właśnie gdzieś. I tu jest właśnie ten jedyny problem. Rury, jakieś te. To są te baterie, czy co to jest? To są jakieś generatory? Ciul wie. Tutaj niestety chyba nic nie znajdę. No, czyli nic tutaj już po mnie raczej. Albo i. O, kolejne ciało. Nie ciało, kości. Nazywajmy rzeczy po imieniu. To są kości, to nie jest ciało. Dobra. I tutaj mamy kolejne ciało i kolejne. Coraz więcej ciał. A czegoż ja się mogłem spodziewać? To elektrowni. Sekunda, tutaj są te turbiny, tak? Czekaj, ja chciałbym to z bliska obejrzeć. Aha, czyli to jest za śluzami tutaj. Nie za tymi śluzami to jest, no. Czyli tak nie zobaczę. No trochę smutno, bym chętnie zobaczył, no ale dobra.
Jak nie można, to nie można. Jak nie udostępniliście mi tego, to dobra, żaden problem. Ale bardzo chętnie bym to zobaczył. Dobra. Snowball. Dzień 6, David. Dotarłem do elektrowni wodnej. Niestety i tu nie spotkałem żywej duszy. Jedyne co mi się udało odnaleźć, to stare notatki, schematy wysłane prosto z ONB. Przy okazji dowiedziałem się, że pełna nazwa tej organizacji, a raczej pododdziału, brzmi Oddział Naukowo-Badawczy. Tak samo jak w tym spalonym dzienniku. Oddział Naukowo-Badawczy. Dyrektor Oddziału Naukowo-Badawczego. Zostawia mi dużo do wymyślenia. No ale dobra. Pozostaje jednak pytanie, czego pododdział? Czy nad tą organizacją ktoś wyżej? Po zapoznaniu się ze schematami nie ma najmniejszej wątpliwości, że ONB w mniejszym lub większym stopniu maczało palce w tym, co się wydarzyło. Na razie pozostaje mi podążać dalej do metra, którym Johnson odjechał w stronę miasta i głównego ośrodka ONB. Zapada wieczór. Będę zmuszony założyć proste obozowisko. Niestety mogę spodziewać się obecności dzikich wilków. Wyjął ty prawie bez przerwy, David. Okej. Tutaj mamy kolejny słupek. Oj, 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 oj,
spawn point. Bo nie chcę tutaj dednąć. Naprawdę nie chcę tutaj dednąć, bo... Kurde, byłem blisko śmierci. Otarłem się o śmierć. Tutaj mamy jakieś transformatory. Mamy jakieś transformatory. Dobra. Budka elektryczna numer 3. Okej. Okej. Tu mamy jakieś dziwne coś, tu mamy jakieś elementy. Dobra. Zakrwawiony nóż. Lepiej nie będę tego brać. Ze względu na to, że jeszcze się czymś zakaże, nie wiem. To jest dla bezpieczeństwa jednak. Dzień 7. Wchodząc do lasu zauważyłem w oddali małą budkę elektryczną. Czym prędzej się w niej schowałem i rozłożyłem ekwipunek. Zbliża się godzina druga w nocy. Te przeklęte witki dalej wyją i wyją. Wygląda na to, że tej nocy nie zmrużę oczu. Nawet na moment. Niestety nie wziąłem ze sobą żadnego śpiwora. Więc będę musiał spać na wilgotnej ziemi. To naprawdę niewygodne, ale nie mam innej możliwości. Dosłownie przypadkiem znalazłem notatkę pracownika ONB w jednej ze skrzynek elektrycznych. Dowiedziałem się, że za całe problemy z dostawami prądu odpowiada Marcel Evans, który nakazał odciąć kilka obwodów w budynkach elektrycznych w północno-wschodniej części wyspy. Niestety resztę książki pokryła wilgoć i nie jestem w stanie doczytać się dalszego tekstu. Z trudem, ale jednak udało mi się odczytać pierwszą linijkę tekstu. Opisane są w niej wstępne prace prowadzone przez korporację w sprawie jakiejś misji o kryptonimie Arka 1. Wygląda na to, że sprawa jest bardziej skomplikowana, niż mi się to wydawało na początku. David. Dzień 8, David. Obudziły mnie trzaski dochodzące zza drzwi. Te bestie chcą do mnie dostać. Mam przy sobie tylko nóż myśliwski i kilka nabojów do pistoletu. Niedobrze, te sierściuchy przedarły się przez bramkę i próbowały na mnie naskoczyć. Udało mi się odskoczyć, ale jeden z nich zaszedł mnie i
Jechał swoimi pazurami prosto po moim barku. Cholera tarana, bardzo krwawi. Dostrzegasz plamy krwi na pabierze. Wybiłem prawie całe stado wilków. Reszta uciekła w głąb lasu. Czuję niemiłosierny ból. Z trudem umiem wykonać prosty ruch ręką. Muszę czym prędzej użyć bandaży i wyknąć kilka tabletek leków przeciwbólowych. Minęły 3 godziny, tabletki najwyraźniej zadziałały i mam teraz napuściły, by móc wstać i kierować się dalej w kierunku metra. Jeśli nie znajdę tam pomocy, to prędko pożegnam się z tym światem. David. David, nie, 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 nie umieraj mi tu jeszcze. Nie umieraj mi tu jeszcze, ty masz mnie jeszcze doprowadzić do metra. Nie umieraj mi tu. Nie umieraj mi tu, ja nie mam zamiaru, ja chcę cię spotkać. Facet, ja chcę cię spotkać, to jest bardzo si krew. No tak. Dobra, nie, to już jest z nim dość bardzo źle. Skoro krwawi, to jest dość bardzo źle. Ale nie, no to zorze są przepiękne. O! O! Czyżby? Czyżby, czyżby, czyżby? Metro. Nie gadaj, metro? Metro czy nie metro? Co my tutaj mamy? No tak, pachołek, metro. Metro Omikron. Peron trzeci. Ale jako Omikron to jest nazwa metra? Czy my się znajdujemy na czymś, co się nazywa Omikron? Zniesiony papier z napisem David. Informacja. Planowana renowacja metra przy peronie trzecim rozpocznie się dnia 10 lutego 2007 o godzinie 10. Okej. No to idźmy dalej. Tutaj mamy krew. Krew, krew, krew. Kurde, ja już się bałem, że mi tutaj, że mi tutaj coś na łeb wyskoczy. Ale na szczęście mam nadzieję, że twórcy nie są tacy chamscy i nie zrobili czegoś takiego. Mi coś na łeb wyskoczy. No i oczywiście odcinki z mapki będą 30-40-minutowe. Zobaczy się jak będą, no bo nie chcę wam dawać też takich kawałeczków wyciętych. A chcę tą mapę naprawdę w 100% przejść. Więc no. No, tutaj ktoś się naprawdę ładnie nudził. Pożegnanie. Zostałem sam, wszyscy nie żenią. Anonim. Powiesił się chłop. Dobra, to się. Tu się zaczyna coraz bardziej poważnie. Wchodzimy na tereny bardzo poważne. Tu się zaczyna robić coraz poważniej. No ale dobra. Idziemy dalej. Krew. Więcej krwi. A my idziemy dalej. Chwila, czy ja mam? Okej. Jakiś czas później. Aha, ja już się bałem, żeby coś na łeb spadnie, a tu się brama zamknęła. Znaczy, już jej nie otworzę raczej. Ale chyba to jest końcowa stacja. Chyba metro ma tu swoją końcową stację. Tak, to jest końcowa stacja. O, notatka. Coś w skrzynkach jest. Nakaz transportu. Proszę przygotować towar numer 82 do wysyłki, która nastąpi w dniu 31 stycznia 2007 o godzinie 12. Miejscem docelowym transportu jest magazyn pod zarządem Marka Fischera. Podpisał Frank Forbes. I właśnie jedna rzecz. Ten odcinek, który teraz widzicie, i oczywiście poprzedni. Tak samo jak pierwszy jest nagrywany tego samego dnia, ponieważ jeszcze raz wyjeżdżam, niestety, więc potrzebuję mieć trochę materiału na zapas.
Więc zobaczycie te i potem już odcinki będą się pojawiać codziennie, będą codziennie nagrywane, więc będą każdy nowy. Metro Omikron, peron piąty. Tam był peron trzeci, to był, gdzie był peron czwarty? Halo? Halo? Gdzie jest mój peron czwarty? Dobra, jestem na jakimś zadupie kompletnym. Dobra, niech będzie. Rozstawmy tu pochodnie. I... No. Więc to by było na tyle. Wbijajcie do opisu, zostawcie autorom Subika za tą robotę, którą naprawdę tutaj zrobili, tworząc tą mapę. Zostawcie oczywiście również Diaksa na stronie Minecraft mapy. Link do mapy macie też w opisie. No. A więc to by było na tyle z mojej strony. Do zobaczenia w następnych odcinkach, które mam nadzieję pojawią się niebawem. Do następnego.